Cześć ludzie, z tej strony Basegal. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to proszę nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i komentarz oraz bawcie się dobrze przy materiale. Cześć! No to kolejny odcinek z Darksiders. No, teraz zrobiłem kolejny numer, kolejny bajer, który niby ma mi pomóc, żeby te klatki tak super strasznie nie spadały. A bajerem tym owym jest to, że prawie usunąłem całkowicie powstawanie cieni, raczej jakość cieni w grze. No, cień jak cień. Raczej nie patrzycie na cienie, tylko raczej na postać, więc pomyślałem sobie, że no dobra, niech będzie, jeżeli faktycznie ma to w jakiś sposób pomóc, to wolę poświęcić cienie na rzecz tego, żeby gra była po prostu grywalna, żeby można było normalnie to oglądać, jak to się tylko da, a teraz widzę, że faktycznie chyba dobrze zrobiłem, bo FPS-y nie spadają masakrycznie, może spadają po co, no tak, do 5 FPS-ów w dół, tak jak ten ustalone jest. I powinno być okej, wszystko już teraz, tak naprawdę. Faktem dziwny powód tego, że... O, co tu jest? Ostrze. Obrażenia szybkie, 30 do 34. O, i kolejna skrzyneczka ze sprzęcikiem. No, wczoraj ostatnio żeśmy spotkali Wolgryna też, czyli znanego już nam postać. O, tu coś jeszcze lepszego się znalazło. A to co to jest? Świeczy, krzyczy i coś ten, a ja nie mam nic dystansowego, żeby tym się zająć. Niestety po ostatnim odcinku musiałem wyłączyć grę i wyrzuciło mi ten mnie po prostu do miejsca, gdzie zdobyłem. A wezmę sobie to, założę na chwilę. Zobaczymy, jak to działa. Wyrzuciło mnie do miejsca, gdzie w pałacyku zdobyłem. No fajne. Gdzie zdobyłem kolejne skrzynki i ten drugi, przed zdobyciem drugiej monety dla Wolgryna. I dlatego teraz zamiast na ramiennika mam medalion, który mi daje magię i trochę obrażeń. Ale to tam ten, to jest trochę tak z pobocznych rzeczy, żeby po prostu nie było, że czemu nie mam pancerza czy coś w tym stylu. O, to jest pełno tych kit diamentów lat wiszących, nie wiem, o co biega. A, niebezpieczny przeciwnik, wow. Zaraz, zobaczmy. Łożesz ty, chrzaniec niski poziom tego, jak to nawala. O, tam jest kolejna moneta, jak miło. No też z Wolgrim wspomniał o jakiejś księdze umarłych, czy jakoś tak, która niby kartki się zgubiły i potrzebuje ich 10 aż. Tylko gdzie ja mu znajdę je, to jest pytanie numer 1. I czy w ogóle znajdę? Bo czasami może być tak, że one będą gdzieś poukrywane, a ja ich nie znajdę i będzie kipa. Ale na razie to się dobrze bawię przy użyciu mojego nowych bajerów. Ostrza są faktem. Nie spodziewałbym się, że takie małe ostrzeńka będą tak super szybko nawalać. O, jeszcze lepsze znalazłem, jak miło. Na 4. level. No to dawaj. Dawaj, towaryś. O, 51. No teraz trochę mniejsze i wyglądałem, jakby mi przybili ręce na wylot. Bo ostrze jest ugięte złamane w pół. O, kosy znalazłem, które zadają więcej damage'a od tego, od lodu. Tutaj ten, aha właśnie, tutaj gdzieś miał być ten przeciwnik drugi. No bo pierwszego nie znalazłem jeszcze, musi gdzieś być ukryty, albo w jakimś miejscu, gdzie muszę go, oj, znaleźć. Lub nie wiem, w którym, no po prostu gdzieś się zaszył w jakąś wielkiej, ciemnej dziurze i teraz nie chcę wyjść. Więc muszę poczekać, aż sam wyjdzie, albo będę musiał go, gdzieś znajdę go przez przypadek. Bo też i tak może być. Wiele rzeczy znajdowałem przez przypadek.
No ale to tam mała rzecz, mała... O, co tutaj jest? Jakaś książka? Czyżby to była tak... Co to jest? Książka? Książka czy... Wygląda jak książka. Ale nie dostanę się do tego i tutaj znowu jest ten wiszące i skrzypiące coś. Nie wiem co o tym myśleć. No ale to zobaczymy potem. Bo na pewno tutaj będzie dużo znajdziek, dużo tajemnic, dużo rzeczy do szukania i do zdobywania oczywiście, bo to jest taki typowy... to jest taka gra, w której na pewno dużo czasu się spędza. Nie da się tak po prostu zakończyć ją tak w jakimś określonym czasie. Tylko po prostu czas może być no masakrycznie długi. Dobra. Tego drugiego kolesia to muszę... No bo znacznik pokazuje mi, że niby gdzieś tu jest, a go nie ma. No to ja pójdę sobie do kolesia, który niby tutaj gdzieś jest, czyli... Tu. Do tego miejsca. Wiem, powinienem bardziej się skupić na głównych misjach, ale... Też chciałbym przegrać tą grę tak, jak było to z jedynką w całości. Zdobyć ciekawe przedmioty, pozwiedzać tutaj ten krajobrazy, poznajdować jakieś ciekawe rzeczy, jakieś itemy, jakieś te. No, ogólnie też mi się bardzo podoba fakt taki, że tutaj się poziomuje postać. Nie ma takiego czegoś, że jest jeden poziom i koniec. Tylko po prostu poziomuje się postać i im większy poziom, tym więcej się rzeczy robi. Co to jest? W sumie najpierw tutaj jest skrzynka. Może też tak być, że nie będę mógł nawet podejść do tego pobocznego tego, zanim nie zrobię głównego, bo też i tak może być. No, co tu jest? Słabsze. No, ale... Wolgrin z chęcią przyjmie. O, i moneta Wolgrina, jak miło. Tutaj warto biegać, skakać, strzelać, uderzać i co innego jeszcze nam przyjdzie na myśl. To jest jakaś kula. Raczej... No tutaj jest takie coś na kule, ale... Tutaj jest takie... Nie wiem, czy to muszę przenieść tutaj? Albo tutaj są jeszcze drzwi jakieś. Czy mogę tutaj... Nie. Więc... Chyba... Bez czegoś zrobienia, albo bez czegoś zdobycia... To nawet nie przejdę dalej. O. Mam poblokowane. Dobry sposób. Bardzo dobry sposób. Czyli tutaj są jakieś rzeczy. I muszę... zapamiętać je zrobić. Ale skoro nie mogę robić ten, no to trzeba wybrać się na misję główną. Albo zaraz. Zaraz, nie chcę mi zejść. Szamańska sztuka. O, tutaj muszę do czegoś dojść. O, jak ironicznie, fajnie. Jedno i drugie mam w tym samym miejscu. I dobrze. I główna misja i ten. Tego Ara coś tam, to muszę się przenieść do świata zmarłych. Tutaj jest, nie mogę znaleźć. Co to jest? Znajdź o... No i kolejny do tego, do świata... Jakiegoś innego świata chyba muszę przejść. Zabura ten bere, coś tam jest tutaj, ale nie mogę się dostać, bo nie mam przejścia. Księga umarłych, to w ogóle już jest nawet nie zaznaczona, więc... ten. Dobra, to lecimy. Z tym koksem. Muszę iść sam. A kto ci mówi, że musisz iść sam, panie? Tyś śmierć, tyś jeździec zniszczenia, przerażenia i żalu, czy jak to tam było? Muszę sobie przypomnieć, przerażenia i żalu? Nie. Jak ten jego koń się nazywał? Zapomniałem.
Ej. Ciekawe, czy tutaj też są jakieś itemy, które mogłyby wysysać życie. To by byłoby genialne. Tutaj coś jest. Oj, ale jest za daleko. Oj, oj. Aha, cześć. Co to jest? Strona Księgi Umarłych. Stronnica Księgi Umarłych. Dzięki. Yeah. Czyli tak wygląda stronnica z Księgi Umarłych. Emanuje od niej taka zielona poświata. To tak jak ode mnie. Ironia. Albo... O! To jest moneta. Warto pozbierać te przedmioty, zanim się w ogóle... No jak, przecież przed chwilą był tutaj koń, więc co gadasz, że nie jest to miejsce dla konia. Ale tego przeciwnika to... Ej, luda, Znowu coś tu jęczy. Teraz się oddalam od tego. Jest gdzieś po lewej stronie, tutaj gdzieś. Co to jest? Koza mrozu, mam lepszą. O, tu jest! Skubaniec się ukrywa. Tylko pytanie teraz brzmi... Co to jest? To jest... Jak we w tym... Sara, jak to się nazywa? Świat cieni... Świat cieni? Dobrze mówię? Czy... Sfera cieni, o! Bardziej chyba to pasuje. To jest jak... Sfera cieni, coś jest w sferze cieni, jakiś potwór, coś. I muszę to załatwić. Tylko przy użyciu... itema ze sferą cieni. Co może być... cool. Nawet bardzo. Wcześniej jako wojna dostałem maskę, nie wiem czy jako śmierć dostanę coś innego, no w sumie ja już mam maskę na twarzy, nie? No ale w sumie też mi się bardzo nawet podoba ten motyw, że on nie jest takim typowym kościotrupem, tylko właśnie takim nie to ludzką istotą, co ma po prostu kościaną maskę na twarzy. Jest strasznie zręczny, co trzeba mu przyznać, ze swoimi... to ma jakąś swoją specyficzną nazwę, nie pamiętam właśnie. Oj, no czemu mnie za każdym razem, kiedy chcę coś powiedzieć, zawsze mnie nabiera coś, żeby, no nie wiem, ziewnąć sobie albo coś. No w sumie to też jest wina tej godziny, o której to nagrywam. No ale to tam, no ważne. Dobra. Wow, wulkan. Czy to jest góra ognia? To później będę musiał przejść się do góry łez. Tak jak mi to powiedział staruszek. Zaraz się. Wow, co to jest? Wow, fajne! I każda pięć ma tak? Ta szybka, raczej. Oj, co ja zrobiłem? Wezwałem gulę. Nie chciałem tego zrobić. Teraz mi będą latać. O, czy coś? Nie. Nie ma uchwytu, żeby się złapać. Tutaj jest kolejny ten kamień. O, tu jest coś. Hoppa. Teraz pobiegniemy sobie tędy. Teraz jeszcze tędy. Teraz po badylu. I jest skrzynka.
I o to chodzi. No w sumie nie musiałem nawet skakać tak jak ten. Co tu jest? Pięści i... obrażenia od wstrząsów. Ha, czy czasami obrażenia od wstrząsów nie będą lepsze od obrażeń zwykłych? No tutaj mi potem... przełom statystyki. Dobra, zobaczymy tutaj to. Obrażenia dodatkowe, te co mam. Mogłyby być bardziej blisko. O, tutaj jest ten. Obrażenia dodatkowe, obrażenia na sekundę. O, to jest to. O wiele lepiej. Faktem niby na obrażenia zwykłe ma nieco wolniej, ale... raczej nieco mniej. Ale natomiast z powodu umiejętności mrozu... obraża, zadaje przeciwnikom o wiele więcej. O, tutaj coś leży. Noga? Chyba noga. Chyba to była noga! Ktoś mu urąbał nogę. O, kruczek. Cały czas mi go pokazuje na mapie. Bardzo dobre ułatwienie. Żeby nie było. Że się ktoś zgubi. Bo też takie przypadki mogą być. O, co to jest? Wolne. Strasznie duży ma ten damage, ale ja chyba zostanę przy tym właśnie. O, buty. Level 6. Raczej o defense na 6. Co to jest? Aha, to są przedmioty dodatkowe. Tak, poproszę te buty. Nie, nie chcę tego młotka. Czy kosy, czy... no nie, w sumie to ja mam kosę. Ale też fajnie, że ten... w Darksidersie jedynce pokazali kosę śmierci jako taką jedną z całość, a tutaj natomiast sam śmierć używa dwóch. Takich... nie pamiętam, jakoś to chyba miało swoją specyficzną nazwę, ale naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, tak jak mówiłem wcześniej. To ma jakąś swoją tam specyficzną, specjalną nazwę. Tylko... Kai ta nazwa brzmiała... o! Umiejętność mrożenia da jednak działa. Zamroziło przeciwnika. O, co to jest? Obrażenia szybkie. Od pięść, taka jakaś pięść, rękawica. Czyli tutaj mogę, nie wiem, na różne sposoby bić, czy jak? Czy po prostu różne typy broni, tylko że po prostu ten sam sposób użycia. Nie wiem. No, kolejne. Rękawice jako rękawice, nie jako rękawice do bicia, tylko rękawice do użycia. Normalnego. Tutaj jest zejście do jakiegoś pałacyka. Zobaczymy tutaj. Zobaczymy. A czemu by nie? A czemu by nie? Może też tak być, że czasami dojdę tutaj do tego miejsca i będzie automatycznie. Nie, musisz mieć jakiś tam skill, umiejętność lub broń. I chyba tak będzie, bo nie mam żadnego przedmiotu, który by mnie załapał na hak. Widzicie, nie? Hak. Więc oficjalnie mówię, że będzie dużo rzeczy do eksplorowania i czasami będzie o wiele więcej odcinków niż z Darksidersa 1. No, nie wiem, może wam się będzie to mniej podobało, może ja ten, może nawet bardziej. Bo tutaj jest o wiele więcej rzeczy do znajdowania i wiele więcej rzeczy do robienia w samym tym Darksidersie niż w porównaniu do tego poprzedniego. Tak mnie się przynajmniej zdaje, po tym co teraz tu widzę. Dodatkowe itemy, przeciwnicy, bronie, skille. O, nie zapomnijmy o tych... och... zbierania itemów... o, apteczki, takie tam bajery. Pewnie dużo razy będę ma ludzi na samego siebie, że czemu nie uruchomiłem ten apteczki albo czegoś.
znając siebie. Ale i też będzie, wiem, będzie prawdopodobnie dość często słuchać ten wciskanie klawiszy i uderzanie joysticka, za co was przepraszam. No i przepraszam jeszcze raz za takie ciągłe te ziewanie. No nie wiem, coś dzisiaj jest tak jakoś nie teges. Ja wiem, że to jest normalna ludzka reakcja, no ale jednak powinienem się trochę powstrzymać z tym. A cały czas mnie tak jakoś co chwilkę mnam i nagle ziewku. Dobra. To nie. O, to. 9. 15. To ja preferuję te. O, jakie ładne. Nawet kolce mają. O, jak użyję kosy, to od razu mi się zmienia na to, co ten. To może tu. O, tak. To się bardziej przyda. To jedźmy. Nie możemy tutaj tak stać i nic nie robić. Oczywiście. Jeszcze no w sumie wiem, że za chwilę powinien się skończyć odcinek. Bo to już jest 21 minut. No nie, 22, bo to już jest praktycznie połowa. 21 tego. No jest 21 minut i coś tam. Dobra, nie będę próbował nawet tego skorygować, bo pewnie i tak powiem za chwilę, że jest źle, bo coś tam było parę sekund dodane czy odjęte. O. Młot. Kai młot. Kai potężny młot od ognia. Obrażenia kute. A tutaj kolejny kamyszek. Dobra, pobiegałem sobie z tymi od obrażenia tego, a tutaj mam obrażenia od ognia, czyli coś bardziej alternatywnego, i obrażenia kute, co jest jeszcze dziwniejsze, że od czegoś, co uderzam, mam obrażenia kute. Tak, wiemy. Dobra. Staram się dotrzeć jeszcze na miejsce. Na miejsce kolejnego questa. Kolejnego zadania, a raczej no misji głównej, bo misja poboczna jest też tutaj pokazana jednocześnie. Ktoś tu chyba jest. Coś tu pokazuje. Wow. Aha, no tak, zniknął mi ten. O, tu jakiś koleś jest. Jakiś młody koleś z młotem nawala, dobry jest. Ale nie tak dobry jak ja, hahaha. Dobra, on jest dobry. A rider has come to the realm. Not another one. The one they call Death. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm. Zły zakręt, dobrze. The cauldron. You should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the fire itself rumbling deep in the earth. I'll take my chances. Góra ognia, powiedz mi o niej. I came here just for that purpose. Figured I'd pop the cork, so to speak. Be the hero. But the cauldron is locked up well and tight, and the way through is swallowed by fire. You look capable enough. Perhaps you can find a way. I'll wait here and guard the entrance. No ma coś z uszami, albo oni tak ogólnie mają uszy jakieś takie dziwne. Less pleasant on the eyes for one. I could say no less for you. Folks around town call me Pop or Lad. I prefer my own name. Khan. Pop it is then. Czyli młodziak. Matters not to me. Wojna, chłopie, ty mnie kurde rozwalisz. Ale on z taką powagą, on
Wszyscy go nazywają mnie młodziakiem, albo chłoptasiem, ale ja mam na imię Karn. No to młodziak niech będzie. Zamiast nim mu go po imieniu, to od razu ten... Szamańskie sztuczki! You'd be wise to accept then. Her craft is mighty powerful. Where do I find Stalker's bone? You'll find Stalkers prowling the cauldron. Should be simple work if your name is any indication. Młotem przeciął ten łańcuch, dobrze. Oj, czuję, że będzie niezła zabawa. Ale na razie to tak. To był kolejny odcinek z Darksiders 2. Ja widzę się z wami w kolejnym, więc na razie i cześć. Bye.